jesteśmy w nowej scenerii, mojej garderobie, gdzie mieszkają moje perfumy i właśnie w związku z tym przygotowałam dla Was propozycje idealnych perfum na zimę, ale pomyślałam również o Waszych mężczyznach, także dzisiaj będą propozycje zarówno zapachów idealnych dla Was i w związku z nadchodzącymi świętami, a wiem, że szukacie inspiracji, zapachów dla mężczyzn. Także mam nadzieję, że taka tematyka Was zaciekawi na kanale, będzie dużo inspiracji, dużo nowości, dużo ciekawych zapachów. Porozmawiamy sobie oczywiście o kilku właśnie ciekawych nowościach, które się pojawiły, jeżeli chodzi o świat perfumeryjny, a jak wiecie, już można powiedzieć, że jestem kolekcjonerką perfum, uwielbiam nowe buteleczki, uwielbiam nowe zapachy, uwielbiam przede wszystkim o Was dbać, jeżeli chodzi o przygotowywanie takich filmików, bo wiem, że lubicie słuchać o perfumach, zwłaszcza na moim kanale, także bardzo się z tego powodu cieszę. No i co, zaczynamy, mam nadzieję, że znajdziecie dla Was inspirację i przede wszystkim bardzo fajne pomysły na nadchodzące święta. Zanim Wam zacznę opowiadać o tych pięknych perfumach, to oczywiście powiem o kolczykach, ponieważ pewnie będą się pojawiać u mnie pytania, bo makijaż to już standardowy, Wam wszystko mówiłam, Maybelline Matte Ink, podkład z Belle Hypoallergic Perfect Skin, także tutaj nie ma żadnych nowości, natomiast jeżeli chodzi o nowość, to właśnie pod kątem świąt zakupiłam sobie kolczyki ze sklepu jubilerskiego Kolibra. Ja nigdy, słuchajcie, do jubilerów nie wchodzę, ale stwierdziłam, jak byłam z mamą na zakupach, że po prostu zajrzymy, zobaczymy, co mają i się dowiedziałam przy okazji, że otwierają sklep online, także podlinkuję Wam po prostu model, który ja akurat mam, bo myślę, że to będzie naprawdę furora na świątecznych stołach, jeżeli chodzi o stylizację, do czerwieni, do bieli Wam pasują te kolczyki i ja właśnie szukałam złotych, także no to jest super stylizacja. Bardzo mi pasuje również do bluzki z tymi złotymi motywami, więc jeżeli byście miały ewentualnie pytania o biżuterię, a często o nią pytacie, jeżeli chodzi o filmy, no to już spieszę Wam z odpowiedzią i na dole postaram się podlinkować model tych kolczyków, bo jest tam jest ich mnóstwo, słuchajcie, także ciężko czasami znaleźć. No i mam nadzieję, że sklep online ruszy szybko, bo ja pewnie będę pierwszym klientem tego sklepu. No i co, zaczynamy o perfumach, bo o tym tak naprawdę jest dzisiejszy film. Prawdziwego dżentelmena, to oni zwykle nam ustępują miejsca, ale dzisiaj będzie odwrotnie. Zaczniemy od zapachu męskiego, Givenchy Gentleman, i to jest idealna nuta zapachowa na zimę. Moim zdaniem jest to świetna propozycja dla eleganckich mężczyzn, którzy lubią właśnie mieć specjalny zapach na wyjście. Natan generalnie uwielbia ten zapach, jest to bardzo ciepła nuta zapachowa, ponieważ tutaj pojawia się czarna wanilia, czarny pieprz, irys, patchouli. Mamy również mirę, która bardzo ładnie łagodzi cały ten zapach, sprawia, że jest to zapach taki bardzo otulający. No moim zdaniem po prostu klasyczny, idealny, zimowy, niezbędny każdego mężczyzny. Przede wszystkim bardzo mi się również podoba opakowanie, które jest klasyczne. Jest to zapach bardzo elegancki jednocześnie i opakowanie jakby wszystko łączy w sobie, czyli eleganckie, prostotę i takie naprawdę bardzo męskie, klasyczne nuty. Jest to zapach taki bardziej skórzany, ciepły, otulający, także no tutaj nuty zapachowe są bardzo ciekawe. Ten zapach kosztuje mniej więcej za 50 ml w Douglasie około 350 zł. Setka kosztuje już 550, także jest to dosyć drogi zapach, ale jeżeli już ewentualnie się na niego skusicie, to spójrzcie na wodę perfumowaną, a nie toaletową, ponieważ zapach jest zdecydowanie inny i moim zdaniem ciekawsza nuta zapachowa pojawia się właśnie w wodzie perfumowanej, także tutaj jest to pierwsza propozycja, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to zapach przepiękny, klasyczny, bardzo męski, bardzo ciepły, otulający i naprawdę, jeżeli raz go powąchacie, to cały czas będzie stał na półce Waszego mężczyzny, bo moim zdaniem jest to klasyk, po prostu taki męski niezbędnik. Teraz pokażę Wam prawdziwe cudeńko. Jest to najnowsze dziecko marki Flow, numer 76, które odpowiada bardzo klasycznemu zapachowi, który ja uwielbiam w wersji damskiej. My Scent Hugo Bossa. Zresztą, jak wiecie, Hugo Boss jest jedną z takich moich ulubionych nut zapachowych, jeżeli właśnie chodzi o ten otulający zapach idealny na zimę, jakim jest My Scent w wersji damskiej. A tutaj mamy w wersji męskiej i muszę Wam powiedzieć, że one są bardzo do siebie zbliżone. Natomiast jeżeli chodzi o Givenchy, a akurat numerek 76, to tutaj mamy troszeczkę lżejszą nutę zapachową, także jest to fajny odpowiednik na przykład do codziennego noszenia, także jeżeli właśnie mężczyźni lubią takie eleganckie, skórzane zapachy, to to będzie bardzo fajna nuta zapachowa tak na co dzień, żeby nie męczyć otoczenia, bo wieczorem oczywiście te nuty zapachowe się zdecydowanie zmieniają, nosimy cięższe perfumy i takim właśnie jest Givenchy, natomiast numerek 76 od marki Flow jest troszeczkę lżejszy, ale bardzo często polega się na moich poleceniach, jeżeli chodzi o Flow, ponieważ no nie możecie ich powąchać na bieżąco stacjonarnie, także no ja Wam polecam generalnie ten zapach, ponieważ od początku, kiedy pojawił się u nas, Natan bardzo go polubił, bardzo często go również nosi. On już ma kilka zapachów marki Flow i mówi, że no naprawdę, jeżeli chodzi o cenę i jakość tych perfum, to on nie widzi różnicy między półką w Douglasie, ponieważ ja mu tam na bieżąco zawsze kupowałam zapachy, czy Hugo Bossa, czy Armaniego, czy teraz właśnie Givenchy. Także no tutaj naprawdę, jeżeli nie chcecie przepłacić, a chcecie mieć bardzo fajny zapach dla swojego mężczyzny, żeby on miał kilka zapachów, no to marka Flow będzie bardzo fajnym wyborem.
wyborem i muszę Wam powiedzieć, że moja koleżanka, która osobiście bardzo często kupowała swoją mężczyźnie w Douglasie, stwierdziła, że czemu nie, pokupuje kilka zapachów, potestują sobie i muszę Wam powiedzieć, że już po prostu na stałe zostali z tą marką, ponieważ nie widzą różnicy, bardzo często właśnie kupowali Armaniego również, no i generalnie zostali przy Flow, bo stwierdzili, że to są zdecydowanie inne pieniądze, a taka sama jakość perfum, więc no tutaj mam dla Was tańszą propozycję zdecydowanie. No i tak jak mówię, często się mnie pytacie, jakie propozycje dla mężczyzn Wam polecam, teraz zwłaszcza przed nadchodzącym okresem świątecznym, także jeżeli chodzi o 76, to będzie moja pierwsza propozycja i jeżeli chodzi o nuty, to tutaj mamy nutę głowy świeżą bergamotkę, pomarańcze, wodne nuty, czarny pieprz, nuta serca jest to lawenda, mięta, owoce egzotyczne, imbir, a nuta bazowa drzewo cedrowe, paczula i skóra, także no jak widzicie, to jest taki fajny, skórzany, delikatny zapach, pojawia się mięta, która jest orzeźwiająca, no i kilka nut zapachowych w postaci na przykład drzewa sandałowego, które jest bardzo, bardzo otulające, no także moim zdaniem jest to bardzo fajny zapach dla mężczyzn i naprawdę tutaj nie warto przepłacać bardzo często. Można mieć oczywiście kilka zapachów z Douglasa, czy też ewentualnie z różnych stron, które oferują no półkę selektywną, natomiast tak na co dzień myślę, że nie warto przepłacać, mieć jakiś fajny zapach z Flow, zresztą tutaj pewnie możecie zobaczyć, że Flow u mnie króluje, mam jakby osobny, że tak powiem, przedział na tą markę i bardzo często korzystam z tych zapachów, mojej koleżanki również, więc myślę, że to będzie bardzo fajna propozycja zapachowa dobrej ceny. Jedna kwestia, którą chciałam poruszyć, to nuty zapachowe, które pojawiają się w marce Flow, one są zdecydowanie łagodniejsze moim zdaniem niż nuty, które pojawiają się w wersji perfumeryjnej. Zwłaszcza to zauważyłam przy numerku 49, czyli Good Girl Caroline Herrera, który jest bardzo, bardzo duszący w wersji oryginalnej, a mnie odpowiada w wersji Flow zdecydowanie bardziej, ponieważ jest delikatniejszy, lżejszy, mniej duszący. Także tutaj, jeżeli chodzi o kilka nut zapachowych marki Flow, to zauważyłam, że już robiąc nawet odpowiedniki, decydują się na troszkę lżejszą nutę zapachową, która nie jest tak dusząca, nie jest taka pudrowa, także mnie się osobiście to bardzo podoba. I pokażę Wam ostatni zapach z działu męskiego, który nam się osobiście bardzo podoba, na tango często, jak widać po zużyciu używa, to jest numerek 51 i dostaję mnóstwo zapytań o takie delikatne nuty zapachowe, to zdecydowanie będzie ten zapach. Tutaj jeżeli chodzi o nuty serca, czyli nuty głowy, wyczuwalne i intensywne po aplikacji, to jest bergamotka, mięta, szałwia, nuty serca, czyli nuty środkowe, wyczuwalne przez kilka godzin po utlenieniu się górnych, to jest pelargonia, czekolada i nuty bazowe, czyli nuty dolne, utrzymujące się do kilkunastu godzin, paczula, wanilia i buktonka. I muszę Wam powiedzieć, że słowo kilkanaście godzin to jest bardzo trafione w środku perfum marki Flow, ponieważ one są niezwykle trwale, pozostawiają zapach na swetrach, na włosach, także jeżeli na przykład założycie sobie ponownie ten sam sweter, to pamiętajcie, jaki zapach użyłyście wcześniej, ponieważ możecie po prostu ponowić aplikację i zapach się bardzo długo utrzymuje, a numerek 51 jest bardzo delikatny i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi jest miło też, dostając od Was zapytanie, jakie nuty zapachowe polecam Wam z Flow, jakie numerki, ponieważ po prostu pytacie się mnie, żebym Wam wprost spisała te numerki dla mężczyzn, dla Was, żebyście sobie potestowały. Bardzo często kupujecie kilka sztuk w jednym zamówieniu, żeby Wam się też opłacało z paczką wysyłka i zamawiacie nie tylko dla siebie. Także ja Wam spisuję na przykład numerki, idę do łazienki, spisuję Wam numerki zapachów męskich i po prostu kupujecie i później dostaję od Was feedback, że faktycznie te zapachy były bardzo trafione, Waszym mężczyznom się podobają, także no mamy widać podobny gust i bardzo dużo dostaję komplementów o tym, jak opowiadam o perfumach. Także myślę, że dział męski mamy omówiony i mam nadzieję, że moje propozycje Wam się spodobają, bo są to naprawdę bardzo fajnej jakości perfumy o ciepłych nutach, no i myślę, że wielu z Was przypadą do gustu pod względem cenowym i pod względem, myślę, że jakościowym. Dziewczyny, czas na nasze zapachy i zacznę od mojej nowości, która naprawdę mi przypada do gustu i większość osób, które do mnie przychodzi, odwiedza moją garderobę, bo oczywiście od tego zaczyna się plotkowanie z dziewczynami, czyli weź się do garderoby, co mam nowego. To nowy zapach Michaela Kolsa Sublime i jest to zdecydowanie wersja Sublime, delikatniejsza niż pozostałe wersje Wanderlustu. A Wanderlust, jak wiecie, ma bardzo specyficzne, mocne, bym powiedziała, że bardzo takie orientalne nuty zapachowe, a tutaj mamy no zdecydowanie złagodzony ten ton akurat tych orientalnych nut i muszę Wam powiedzieć, że one są otulające, idealne na zimę, tutaj wyczuwalny jest na przykład pieprz moim zdaniem, są to takie jednocześnie łagodne, ale z taką nutką właśnie pieprzu perfumy, bardzo eleganckie, nieduszące, absolutnie nieduszące i często mi piszecie, że po moim poleceniu, w którymś filmie Wam pokazywałam, chyba na vlogu te perfumy,
no stwierdziłyście, że musicie je mieć, ponieważ jeżeli one się pojawiają u mnie, a przeważnie polujecie na te perfumy, które się też u mnie pojawiają, no to zdecydowanie Michael Kors Wanderlust wersja Sublime również u Was się powinna pojawić. Jeżeli chodzi o nuty, mamy tutaj kwiat pomarańczy, sycylijską mandarynkę, różowy pieprz, kardamon, cynamon, nuty środka to goździk, kwiat gardenii tahitańskiej, jaśmin wielokwiatowy i nuty dolne, ambra, która jest bardzo moim zdaniem wyczuwalna, cejlońskie, drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe, fasolka, tonka buteleczka, stanowi właśnie wcielenie oryginalnego flakonu Michaela Korsa Wanderlust i sprawia wrażenie promieniowania blaskiem od wewnątrz. Generalnie Wanderlust jest wersją Michaela Korsa przypominająca nam o podróżach i faktycznie tak jest, bo prawdziwa wersja Wanderlust, taka klasyczna, pierwsza, która się pojawiła, bardzo mi przypomina Grecję, a ten zapach jest zdecydowanie zimowy. To nie jest zapach na lato, to jest moim zdaniem zapach idealny na jesień, zimę. Myślę, że odstawię go, jeżeli się rozpoczną takie ciepłe dni. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby te ciepłe dni szybko nastały, ale cieszę się, że mam tą buteleczkę, ponieważ jest niezwykle, słuchajcie, delikatnym zapachem. I kolejną wersją jest zaraz obok nowa wersja Perfum Yves Saint Laurent Libre. I to jest zapach, który naprawdę chyba każdej mojej koleżance się podoba. Jest to zapach bardzo kobiecy, delikatnie ostry, jednocześnie subtelny i przede wszystkim bardzo klasyczny, bardzo elegancki. To jest elegancki zapach ewidentnie, a buteleczka po prostu jak marzenie. Wygląda przecudownie. I już Wam mówię, tutaj pojawia się przede wszystkim lawenda prowansalska, która przeplata się w nuta głowy i serca. Oprócz niej na początku są wyczuwalne akcenty mandarynki i czarnej porzeczki. Po chwili zaś jaśmin, czyli mój ulubiony zapach w perfumach, miesza się i łączy z egzotycznym kwiatem pomarańczy. Bazą zapachu jest słodka wanilia, cedr i piżmo i jest to naprawdę klasyczny zapach. To jest klasyczny zapach, który myślę, że wielu kobietom się spodoba. Opakowanie, słuchajcie, piękne. I jeżeli bym miała wybierać między tymi dwoma zapachami, bo często się mnie pytacie, który kupić, nie wiem, czy bardziej nie byłabym skłonna do Yves Saint Laurent, mimo że pierwotnie bardziej mi się podobał Kors. Teraz jak już tak, nie wiem, czy zostałam, czy się sugeruje po prostu opiniami moich koleżanek, że po prostu bardziej mi się spodobały, ale są po prostu klasyczne. Ja bardzo lubię się nimi pryskać i są zdecydowanie bardziej wyczuwalne. Ja je wyczuwam bardziej na sobie. Oczywiście wiem, że jest teoria, że jak nie wyczuwamy zapachu, to on jest idealnie do nas dobrany, ale dziewczyny, nie oszukujmy się, czasami lubimy czuć nasze perfumy. I właśnie taką klasyczną nutą jest Yves Saint Laurent Libre. I ja nie dziwię się, dlaczego ten zapach spotkał się z tak pozytywnym odbiorem, bo jest po prostu fantastyczny. Także to są moje dwie propozycje, najnowsze w zasadzie, nut zapachowych na zimę, ale nie chcę Was zanudzać, słuchajcie, tymi samymi propozycjami, także możecie sobie spojrzeć na wiele innych moich filmów poświęconych perfumom. I słuchajcie, ja wiem, że nikomu nie dogodzę, bo często się pojawiają pytania, jak robię Wam zestawienie moich aktualnych perfum, a zrób może całość, to słuchajcie, byśmy tutaj siedziały chyba z 2 godziny, bo to nie jest tylko i wyłącznie tutaj kolekcja moich perfum. Ona jest jeszcze rozsiana po całym domu, także ja lubię ozdabiać generalnie buteleczkami, no, które są dosyć, jak widzicie, takie wymyślne, klasyczne, eleganckie jednocześnie, całe mieszkanie. Także no, pod tym kątem perfumy również towarzyszą mi w wielu pomieszczeniach w domu i generalnie czasami nie chcę mi się zajrzeć do garderoby, a mam kilka na przykład przy drzwiach perfum, to po prostu sięgam po niej. Tam jest na przykład Michael Kors Sexy Ruby. No a tutaj mam 2 najnowsze wersje, także mam nadzieję, że coś Wam podpowiedziałam z takich nowości, które się pojawiają w Douglasie. A teraz przechodzimy do troszeczkę przystępniejszej półki zapachowej i pokażę Wam kilka produktów marki Flow. Widzę, że polecenia działają w 2 strony i najczęściej w komentarzach, jeżeli chodzi o markę Flow, pojawia się numerek 37. Jesteście po prostu zachwycony tym zapachem i w momencie, kiedy go sobie zamówiłam i otworzyłam buteleczkę, stwierdziłam, że miałyście rację. To jest po prostu przecudowny, bardzo fajny, ciepły, klasyczny zapach, ale muszę Wam powiedzieć, że ta nuta zapachowa, bo poszłam oczywiście do Douglasa, porównałam, bardziej mi się podoba znowu po marce Flow, jest delikatniejszy, cieplejszy, nie jest taki duszący, także ponownie zgadza się ze swoją teorią, że czasami odpowiednik jest po prostu ciekawszy. Tutaj akurat mamy naprawdę fantastyczny, to jest w ogóle idealny zapach na zimę, to jest taki otulający, klasyczny, bardzo ciepły zapach, taka nie wiem, jak to nazwać, to ja nawet nie wyczułam takiej konkretnej nuty zapachowej, ale jest po prostu tak ciepła, także ona wędruje, słuchajcie, na moją tutaj specjalną wystawkę Flow. Fantastyczny zapach. Powiem Wam, że po otworzeniu naprawdę te nuty tak nas ogrzewają, bym powiedziała wręcz. I nawet
No pasuje mi, słuchajcie, do włosów. Jest taki bardzo ciepły, taki klasyczny, fajny zapach, ale ma coś w sobie takiego bardzo kobiecego, delikatnego. Ja Wam powiem, jakie tutaj się pojawiają nuty zapachowe, ponieważ marka Flow oczywiście na stronie również ma to wszystko rozpisane. Mamy pomarańcze, zieloną brzoskwinię, kokos, melon i chyba melon, słuchajcie, wyczuwałam. Mamy jaśmin, bułgarska róża, fiołek, ambra, mech dębowy, wanilia, białe piżmo. Także same ciepłe nuty, jak widzicie. Także jeżeli lubicie takie otulające zapachy, lubicie wanilię, lubicie jaśmin, no to będziecie kupione tym zapachem. To jest, słuchajcie, zapach, który mnie kupił już na samym początku. Ja nie wyczuwam tutaj nuty jaśminu, wręcz bym powiedziała, że przeciwnie, melona i brzoskwinie, takie właśnie owoce, nie są to, słuchajcie, kwiatowe nuty i wyczuwam wanilię, także tu jest taka ciekawa nuta zapachowa, ciekawe połączenie, bo mamy tutaj właśnie te owoce i wanilię. Bardzo ciepły zapach, idealny na jesień i zimę, bym powiedziała. Ale jest to taki zapach klasyczny. Ja widzę tutaj elegancką kobietę, która ma bardzo taką dobraną biżuterię, ciepły sweter, taki elegancki z jakimś ewentualnie wstawką. No jest tak naprawdę elegancko ubrana, także no, muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jest po prostu fantastyczny. I od razu mam wrażenie, że aż mi się ciepło zrobiło, jak go wącham. Także numerek 37 to jest moją pierwszą propozycją z marki Flow, ale powiem Wam, że po prostu jest rewelacja, bardzo mi się podoba i myślę, że no, zgodzę się z Waszymi poleceniami, że jest po prostu niezastąpiony. Ja bym mogła, słuchajcie, tak siedzieć i siedzieć i pokazywać Wam te perfumy, ale muszę Wam powiedzieć, że akurat z marki Flow mam bardzo dużo perfum, takich, które lubię i jeden z moich ulubieńców, który często się pojawia, to jest numerek 49, on się pojawił w podsumowaniu z Olą, który kręciłam, czyli ulubieńców lata, ale moim zdaniem jest to bardzo też fajny zapach na zimę, ponieważ jest bardzo kobiecy, klasyczny, elegancki, a jak widzicie, takie nuty zapachowe również noszę całorocznie, więc to nie jest tak, że ja mam podział na przykład na nuty wieczorne i nuty takie na co dzień. Ja generalnie uważam, że takiego podziału nie powinno być. Nosimy zapach, który my lubimy, w którym my się czujemy dobrze, bo bardzo często perfumy dobieramy po prostu do osobowości, czyli jeżeli na przykład jesteśmy skromne, jesteśmy troszeczkę zamknięte w sobie, to nie będziemy oczywiście emanować jakimś bardzo ciężkim zapachem, ale jeżeli macie taką w sobie energię, lubicie wyróżniać się, no to myślę, że takie zapachy powinny Wam towarzyszyć również na co dzień, ale na przykład taką klasyczną wersją nuty, która się po prostu pojawia tylko i ewidentnie wieczorem po prostu u mnie, to jest na przykład nuta Valentino. No, Valentino to jest bardzo ciężka nuta, bardzo też specyficzna, nie na wszystkich dobrze się utlenia, ale ja kocham te zapachy i muszę Wam powiedzieć, że moje grzanki na początku wąchają, psikają się, mówią, nie, to nie jest w ogóle zapach dla nich, a w momencie, kiedy się troszeczkę przegryzie z górą, no to jest bardzo fajna propozycja i tak jest właśnie w przypadku numerku 49, czyli Good Girl Carolina Herrera. Tutaj również wersja Flow jest fajniejsza niż oryginał i ja generalnie przychylam się do tego, że po prostu jest delikatniejsza, mniej pudrowa, mniej męcząca. Jeżeli do tej pory po prostu nie kupiłyście tego zapachu z uwagi na to, że to jest bardzo ciężka nuta, to w wersji Flow jest zdecydowanie bardziej klasyczna, miękka, bym powiedziała. I tutaj, jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to już Wam mówię, co się pojawia. Wolę Wam mówić, ponieważ często trafiają do Was po prostu nuty zapachowe, mniej więcej już sobie możecie troszeczkę wyobrazić ten zapach, chociaż wiem, że jest ciężko. To tutaj pojawia się róża, litchi, czarna porzeczka, bergamotka, biały jaśmin, irys, frezja i konwalię. Konwalię bardzo lubię w perfumach, to już wiecie pewnie z zapachu Michaela Korsa. Turkus, mamy drzewo sandałowe, leśne akordy i piżmo. Także numerek 49 to jest moja kolejna propozycja, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to zapach fantastyczny i najczęściej chyba wrzucam go do torebki, ponieważ jest taki niezobowiązujący, bardzo kobiecy, klasyczny, ciepły. Ja lubię takie ciepłe nuty zapachowe. Bardzo tutaj wyczuwalna ten irys, który jest taki fajno otulający. Bardzo też kobiecy, taki lekki, zwiewny, a jednocześnie są to takie zapachy, które będą Wam tak naprawdę towarzyszyły zarówno w pracy na co dzień, jak i wieczorem. Także spokojnie takie nuty zapachowe możecie nosić cały dzień, także tutaj nie widzę problemu. Zauważyłam, że wśród moich widzek jest bardzo dużo fanów zapachów Paco Rabanne, zwłaszcza wersji Million. Tutaj mam akurat Million Woman, to jest numerek 28 i on kolejny raz już chyba do znudzenia będę dzisiaj powtarzać, że jest ładniejszy niż oryginał, ponieważ jest mniej duszący, jest bardzo elegancki, ale jest to zapach niezwykle figlarny. To jest ulubiony zapach akurat mojej mamy, jeżeli chodzi o markę Flow. Ona po prostu uwielbia ten zapach. Już chyba to jest jej drugie opakowanie. Generalnie bardzo dużo schodzi jej perfum, jeżeli chodzi o tą markę. Ona uwielbia, słuchajcie, się otulać taką nutą zapachową. Tutaj pojawia się jabłko, zielone nuty, mandarynka, brzoskwinia, drzewo cedrowe, kwiat pomarańczy, tofi, jaśmin. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że no może tofi. Taka bardzo ciepła nuta, bardzo taki słodki zapach. Wanilia, paczula, malina i drzewo sandałowe. Ja drzewa sandałowego tutaj akurat nie czuję, ale czuję bardzo ciepłe nuty. To jest bardzo słodki zapach, ale nie duszący. Podkreślam, nie duszący, bo ja muszę Wam powiedzieć, że w perfumeriach często
Wychodzę tak, bo są to tak duszące zapachy, ja jestem na bieżąco z nowościami, jak wiecie, ja zawsze jestem w Douglasie, jak pojawia się coś nowego i często wychodzę, słuchajcie, z tymi butelkami, ale tutaj mamy zdecydowanie łagodniejszą nutę. Ja generalnie przepadam za nutą Paco Rabanne, więc naprawdę jestem mile zaskoczona numerkiem 37, że pojawił się w moich ulubieńcach i na pewno pokażę Wam go nieraz, ponieważ jest to piękna nuta zapachowa, a tutaj mamy bardzo, bardzo ciepłe nuty, także fajny zapach, dla mnie troszkę za ciężki, ale jeżeli lubicie właśnie wersję Million z Paco Rabanne, no to numerek 28 będzie mega fajną propozycją, zwłaszcza na święta, bo to jest taki okres, kiedy naprawdę lubimy takie ciepłe nuty, lubimy takie mocniejsze zapachy. Zima jednak sprzyja właśnie takim nutom zapachowym, także akurat numerek 28, no to będzie fantastyczna, myślę, że propozycja właśnie zapachu takiego świątecznego i jednocześnie zimowego. Zakończę moje rozważenia perfumeryjne kolejną propozycją marki Flow, czyli numerek 69 i to jest, słuchajcie, klasyk wśród ostatnich propozycji nowości perfumeryjnych, czyli Gucci Bloom. To jest odpowiednik właśnie Gucci Bloom, który zawojował rynek kosmetyczny, jeżeli chodzi o perfumy. Naprawdę był szał na te perfumy, bardzo dużo moich koleżanek je miało i muszę Wam powiedzieć, że ta nuta zapachowa jest mi bardzo bliska z uwagi na to, że naprawdę dużo, dużo moich znajomych pachniało tym zapachem. Cały czas się otaczałam nim na bieżąco i jest to zapach, słuchajcie, taki bardzo, bardzo kwiatowy. Tutaj mamy ewidentnie kwiatowe nuty. No i jest to taki zapach kojarzący się z takimi długimi sukienkami, takimi zwiewnymi materiałami. Jest to... Zabrakło mi słowa, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to taki zapach, taki bardzo otulający, taki czysty, kwiatowy zapach. Bardzo rzadko taką nutę można uzyskać, bo gdzieś tam zawsze coś jest dodane, coś tam urozmaicone, a Gucci Bloom to jest taki czysty, kwiatowy zapach, także to jest moim zdaniem w ogóle uniwersalny zapach na cały rok, ale Wam chciałam pokazać, że się pojawił w marce Flow jako nowość, bo bardzo liczyłyście na zapach Gucci Bloom właśnie w tańszym odpowiedniku, a tutaj stawiacie przede wszystkim na jakość, więc Flow niedługo będzie również ruszało z Korsem. Ja liczę, słuchajcie, na Korsa, bo jestem bardzo ciekawa, jak się przełożą tam nuty zapachowe, ale numerek 69 to jest najnowsza nowość, czyli Gucci Bloom. Już Wam mówię, jakie nuty zapachowe się pojawiają. Mamy tutaj goździki, zielone nuty, mamy jaśmin, tuberozę, kwiat gorzki pomarańczy, wanilia i drzewo sandałowe oraz piżmo. I powiem Wam, że mnie się bardziej podoba, jeżeli chodzi o Flow. Ja nie do końca byłam fanem zapachu Gucci Bloom, z uwagi na to, że to był bardzo czysty zapach. To jest taki zapach, który naprawdę musi zdobyć grono swoich odbiorców. To nie jest taki zapach neutralny, który wszyscy lubią. Ja czystych zapachów kwiatowych za bardzo nie lubię, ale muszę Wam powiedzieć, że w tej wersji jest fantastyczny, jest delikatniejszy, jest taki bardziej urozmaicony, jest cieplejszy zdecydowanie. Ten taki suchy akcent kwiatów tutaj się nie pojawia, tu jest taki pełniejszy ten zapach, mam wrażenie, także jeżeli Wam się podobał Gucci Bloom, ale nie byłyście do końca przekonane, czy to jest zapach dla Was, teraz absolutnie, naprawdę, powiem Wam, że to jest takie moje bardzo subiektywne odczucie, ale ja bardzo zastanawiałam się nad tym zapachem, jeżeli chodzi o Gucci, bo nigdy tak za bardzo ta nuta zapachowa nie pasowała mi do Gucci i była taka właśnie bardzo, bardzo czysta. Ja, jak widzicie, bardziej lubię chyba takie słodsze nuty, bardziej takie skłaniające się ku owocom niż kwiatom, a tutaj ten zapach mi się bardzo podoba. Jest to taki zapach nie aż tak czysty. Nie wiem, jak to nazwać, ale generalnie jest bardzo, bardzo ciekawy. I wiecie, co mi przypomina? No faktycznie. On mi nie przypomina Gucci Bloom. Znaczy, przypominam Gucci Bloom nutą, ale jak tak dłużej powącha, to bardzo mi przypomina moją wersję Michaela Korsa Sheer. No, powiem Wam, że tutaj bardzo podobna nuta zapachowa i tak jak się ulatnia, to jest jeszcze taki delikatniejszy, łagodniejszy, ta warstwa kwiatów jakby odchodzi. No powiem Wam, że naprawdę odkryłam bardzo fajny zapach. Wow, bardzo podobny, także no powiem Wam, że mi się podoba bardziej niż oryginał. Także musicie, dziewczyny, przetestować. Ja mam nadzieję, że w ogóle ten filmik Wam się spodobał, że ta wersja właśnie troszeczkę innego spojrzenia na perfumy Wam się spodobała, takie dywagacje, troszeczkę rozmyślanie o tych perfumach, że miło spędziłyście przede wszystkim czas, że poczułyście, że faktycznie ktoś Wam doradza te zapachy, bo ja nie chcę Wam pokazywać, to jest super, to jest super, to jest super, tylko chcę porozmawiać o tych perfumach, chcę Wam troszeczkę przekazać tej nuty zapachowej. Ja jestem bardzo ciekawa Waszego spostrzeżenia na temat jakby mojego odbioru, na przykład zapachu marki Flow, czy Wam się spodobały najnowsze zapachy
zapachy z Douglasa, które się pojawiły. Ja chcę być na bieżąco z nowościami. Ja, słuchajcie, uwierzcie mi, nawet jak mam takie jedno czasami wyjście na raz na jakiś czas, to zawsze się kończy w Douglasie. Nathan już generalnie się do tego przyzwyczaił, że jak już wejdę do Douglasa, to on tak się zastanawia, ile ja flakonów kupię tym razem nowych, także woli o tym, słuchajcie, nie wiedzieć. Chyba woli nie wiedzieć. No a także macie tutaj też fajną, tanią alternatywę, jeżeli chodzi o zapachy naszej polskiej, fajnej marki, która naprawdę się super rozwija i jak czasami wypisujecie numerki, które już macie, to wiem, że tak naprawdę połowa waszej kolekcji to jest właśnie marka Flow. Jesteście zadowolone, wrzucacie je do torebki, wrzucacie je na siłownię, gdzieś tam, jak idziecie na miasto. Nie boicie się, że ta buteleczka się stłucze, jest to bardzo fajna, przystępna cena, a nuty zapachowe są naprawdę bardzo ciekawe. Także ja się z wami żegnam, ściskam was cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku, ale mam nadzieję, że kciuk w górę się pojawi, subskrypcja również i zajrzyjcie na Instagram, ponieważ tam jest wszystko na bieżąco. Ściskam was, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!